Już od 7 lat Grupa Lotos i Polski Związek Narciarski szukają następców mistrza w Narodowym Programie Rozwoju Skoków Narciarskich Lotos Cup. 15 czerwca 2011 roku w hotelu Galaxy w Krakowie podsumowana została kolejna edycja rywalizacji młodych zawodników. Krakowska uroczystość była też kapitalną okazją do podziękowania za piękną karierę Adamowi Małyszowi. Tutaj jest w pewnym sensie twoja kariera, historia i te sukcesy, o których tutaj mówił trener i prezes. Pewnie będzie to jakiś symbol, który gdzieś postawisz. Gdzie może stać? Jedynie w galerii. Dla mnie jest naprawdę niezmierną satysfakcją to, że powstały skoki, powstała cała baza tego, co zawsze się o tym marzyło. Że jak jeden zawodnik kończy, to nie ma tej wielkiej dziury, nie ma tej pustki, tylko jest coś, co może być dalej kontynuowane i co się bardzo dobrze rozwija. Na pewno cieszące jest również to, że za tym wszystkim są sponsorzy. Jest firma Lotos i nie tylko firma Lotos, które wspierają skoki, wspierają cały rozwój tych skoków. Dzięki dlatego też mamy tych młodych, którzy tutaj startują w Lotos Cupie i mogą się rozwijać. A to jest przyszłość na pewno polskiego narciarstwa. Uroczyste wręczenie nagród zwieńczyło 7. edycję Lotos Cup. Podczas uroczystości uhonorowani zostali zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych. To pierwszy raz, gdy dzięki wsparciu grupy Lotos obok skoczków narciarskich swoje nagrody odbierali też kombinatorzy norwescy. Wręczali je prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner, prezes grupy Lotos Paweł Olechnowicz oraz nasi mistrzowie Adam Małysz i Kamil Stoch. Ja jestem generalnie bardzo wdzięczny grupie Lotos S.A. Myślę, że współpraca jest tak dobra, że jesteśmy obydwa jako podmioty zadowoleni, czyli Polski Związek Narciarski, grupa Lotos S.A. I ta identyfikacja nasza, która owocuje potężnymi sukcesami, zbiega się tutaj, bo i sukcesy potężne, ekonomiczne i gospodarcze w tej chwili uzyskuje grupa Lotos S.A. Adam Małysz poświęca się teraz sportom motorowym, więc program Szukamy Następców Mistrza ma nowego ambasadora. Został nim godny następca Adama na skoczniach całego świata, Kamil Stoch. Ja jedynie mogę powiedzieć, że będę się starał dawać kibicom radość ze swoich skoków. No i być takim godnym skoczkiem narciarskim, godnym noszenia orła na piersi. Wynik tego jest znakomity, bo mamy następcę Adama, bo Kamil Stoch swoimi wynikami rzeczywiście jak gdyby wskoczył na ten poziom Adama. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale miejmy nadzieję, że po prostu naturalny sposób przejmuje wysoką pozycję wśród zawodników światowych.